Hejka kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj przed do was z moją poranną rutyną. Jak widzicie, no tutaj niestety musiałam wstać. Dzień dobry, witam się z wami tutaj. No i stwierdziłam, że sobie wyczyszę włosy, bo może będę lepiej wyglądała. I czy wyglądam lepiej? Nie mam pojęcia. No i chcę wam jeszcze tutaj powiedzieć, że ja wstaję do szkoły o godzinie 5:30. Tutaj oczywiście wstałam później, ale po prostu tu też później nagrywałam. Niestety do mnie to dotarło, że muszę wstać i wszystko zrobić. No i przechodzimy do mojej pięknej pielęgnacji. Jestem już w łazience, zakładam sobie opaskę, żeby sobie odgarnąć włosy. I później sobie je oczywiście związuję. Jak widzicie, no w sumie nie widzicie, myję tutaj ręce. Później przechodzę do umycia zębów. Myję sobie twarz pianką z Under 20. Rano właśnie wolę sobie umyć twarz pianką niż żelem, więc to też robię. No i później wycieram twarz ręcznikiem. Oczywiście nie zapominam o toniku, więc nakładam taki z Under 20. Musimy też nałożyć jakiś krem, ja akurat mam jakiś Nivea. Oczywiście nie zapominam o szyi. No i teraz SPF. SPF też jest to bardzo ważny krok. Ja akurat mam SPF 30. Ostatnią rzeczą z mojej pielęgnacji jest to pomadka ochronna. No i pielęgnacja skończona, jak widzicie, super. Teraz czeszę włosy, zakładam okulary, trochę mi zaparowały, ale to nic. Outfit jest to bardzo trudne, bo ja nigdy nie wiem, jaki outfit wybrać, ale jak widzicie, zdecydowałam się. No i tutaj mam piękne przejście, jednak później zdecydowałam się na dresy, więc ubrałam dresy później. I teraz to, musimy się spakować, więc też pakuję plecak. I plecak spakowany. Tutaj jeszcze serwuję sobie śniadanie i nalałam sobie wody do butelki. Widzicie, zapinam plecak i w sumie plecak jest już gotowy, jest naprawdę ciężki. Jak chcecie wiedzieć, co się znajduje w moim plecaku, tutaj macie odnośnik do filmu, w którym wam to po prostu pokazuję. Później już sobie zrobiłam herbatkę i przyniosłam sobie banana, bo czasami jak mam więcej czasu, to sobie coś jem i piję. Widzicie, przydamy kitek. Chciałam jeszcze malutka. I stwierdziłam, że sobie jeszcze wezmę cukierki, jakieś, nie wiem, co to są te cukierki, no ale sobie je jeszcze spakowałam. No i wtedy już się zabrałam za picie herbatki. No i wam jeszcze powiem, że moja poranna rutyna nie zawsze tak wygląda, ale czasami tak jest po prostu, więc wam tak pokazuję też. Sobie wypijam herbatkę, no i nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji, no i może jakimś komentarzu oczywiście na dole. Możecie też wpaść na mojego Instagrama. No i niestety nadszedł czas, niestety musimy wyjść na autobus w sumie. Odłożyłam plecak, zakładam kurtkę,
Później oczywiście też buty i tutaj też Wam chcę powiedzieć, no przeprosić Was bardziej za światło, które nie jest najlepsze. Starałam się to jakoś pokolorować lepiej, żeby to wyglądało po prostu w programie, ale to też no nie umiem za bardzo. No i jak widzicie, biorę plecak, zakładam go na plecy niestety i co? No i ja za chwilę wychodzę. No i w sumie tak, to by było wszystko. Jestem już gotowa do wyjścia. No i co? Bye, bye!